bójcie się, pisowcy, Boga i Grzegorza Schetyny. Wszystkich was rozliczy. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Musimy zawsze wyciągać rękę do tych, którzy myślą inaczej. Czekam, aż wszystkie stare k***y wymrą i w końcu głosujący na PiS i w końcu władza w kraju trafi w normalne ręce. Człowieku rozumny, w Warszawie odbył się Marsz Równości. Był to kolejny z cyklu marszy zaplanowanych na całą Polskę. Chciałbym dzisiaj Ciebie prosić o to, żebyś, jeśli to możliwe, na chwilę zapomniał o moim światopoglądzie, o rzeczach, które mówiłem wcześniej i potraktował sprawę czysto rozumowo. Zależy mi na tym, abyś niezależnie od tego, czy jesteś katolikiem, osobą niewierzącą, osobą o poglądach lewicowych, prawicowych, liberalnych, lubisz PiS, nie lubisz PiSu, jesteś za PO, lubisz Unię Europejską, czy jesteś eurosceptykiem, niezależnie od tych wszystkich rzeczy, do tematu, który dzisiaj powiem, proszę podejść czysto rozumowo. Czy według nas każdy ma prawo do wygłaszania swoich poglądów? Czy każdy ma prawo walczyć o to, w co wierzy, iść w marszu, który walczy o prawa, w które ta osoba wierzy? Według mnie tak. Zatem czy ja mam jakikolwiek problem z paradą równości? Marszem równości. Otóż mam, i to olbrzymi. Czy jest w tym jakaś sprzeczność? Jak już powiedziałem, jestem za tym, żeby każda osoba, na przykład osoba o poglądach lewicowych, czy też liberalnych, czy na przykład osoba homoseksualna, albo osoba prawicowa, konserwatywna, miała prawo walczyć o to, w co wierzy i wyrażać swoje poglądy. Natomiast jedyne, czego nie akceptuję, to jest robienie nam jajecznicy z mózgów. I naprawdę wierzę w to, że moje osobiste poglądy nie wpływają teraz na to, że ja na takim Marszu Równości widzę największe natężenie socjotechniki, jakie obserwowałem w ostatnich latach albo w ogóle w całym moim życiu. Moja teza jest taka, że organizatorzy marszu oraz ludzie maszerujący w tym marszu, powiedzmy 75% tych ludzi, mają zupełnie inne rozumienie celów takiego marszu. Widziałem bardzo dużo wywiadów z ludźmi, którzy maszerują. Pytano ich, co tutaj robisz, za czym idziesz? No i odpowiedzi były w stylu, jestem za równością, jestem za miłością, jestem za tym, żeby nikogo nie dyskryminował. Pan Jacek Poniedziałek, osoba publiczna, która była na tym marszu, zapytana przez reportera, o co walczy, powiedział, przecież to jest oczywiste, o co walczę. No nie, niech pan powie, o co pan walczy, przecież to jest oczywiste, proszę pana, walczę o zrównanie praw, o prawa, jakich się odmawia osobom homoseksualnym w tym kraju. Ale o jakich prawach mowa? Niech pan powie konkretnie. Proszę pana, nie będę z panem rozmawiał. I tego typu rozmów było całkiem sporo. Ktoś na przykład szedł ze sztandarem, homofobia zabija. Podszedł do niego reporter, zapytał, co pan ma na myśli? Co mówi pana sztandar? No przecież to jest oczywiste, co mówi mój sztandar. No tak, ale konkretnie, kogo zabija homofobia? Proszę pana, nie będę z panem rozmawiał. Według mnie, na takim marszu, mamy do czynienia z kilkoma co najmniej typami maszerujących. Są oczywiście organizatorzy i oni świetnie sobie zdają sprawę z tego, jakie są cele tego marszu. I potem są ludzie, którzy tam idą. Są osoby o orientacji homoseksualnej, które też dzielą się pewnie na podgrupy. Jedni dokładnie wiedzą, jakie są cele tego marszu, a inni idą, bo czują się częścią czegoś większego i cieszą się, że ktoś wreszcie walczy o ich prawa. Natomiast też do końca chyba tych praw na głos nie wypowiadają. I są też osoby heteroseksualne, które w jakiś sposób chcą wyrazić swoje poparcie dla tolerancji, dla miłości, dla braku dyskryminacji. Idą czasami całymi rodzinami, machają flagami kolorowymi z dziećmi. Pytanie, czy te osoby dokładnie wiedzą, jaki jest cel marszu, w którym maszerują? Środowiska LGBT mają swój bardzo sprecyzowany cel. Celem tym nie jest to, żeby na świecie zapanowała miłość, tolerancja i brak dyskryminacji. Cele są dużo bardziej precyzyjne i namacalne. Na przykład posłuchajmy wypowiedzi wiceprezydenta miasta stołecznego Warszawy. Jestem za etapowaniem. Najpierw wprowadźmy związki partnerskie, potem równość małżeńską, a na koniec przyjdzie czas na adopcję dzieci. Dokładnie w ten sposób myśli się o tych celach w tych środowiskach. Jest to działanie wieloetapowe, nastawione na cierpliwe dążenie do swoich celów. Czy zwróciliśmy uwagę na to, że powiedzmy 10 lat temu takim hasłem przewodnim w ogóle tych środowisk było to, że nikt nie powinien nam zaglądać do łóżka. Dziś już chyba nikt nie głosi takich haseł, że moja orientacja seksualna jest moją prywatną sprawą, niech nikt nie zagląda mi do łóżka. Jesteśmy już w etapie, w których te środowiska maszerują w celu walki o swoje prawa. I oczywiście nie powiedzą nigdy, jakie to są prawa i nie wyjawią swoich celów na głos, bo myślę, że sami by się ich troszkę przestraszyli. Dużo łatwiej jest zawłaszczyć sobie na przykład słowo miłość i mówić, że miłość nie wyklucza, idziemy tu za miłością, idziemy tutaj, bo miłość jest ważna. Ciekawe, czy gdyby tak podłożyć mikrofon pod usta każdego uczestnika tego marszu i zapytać, czy jesteś za tym, żeby dwóch panów mogło adoptować dziecko?
co by odpowiedzieli, gdyby szczerze musieli spojrzeć w kamerę, w swoje sumienie i odpowiedzieć: jestem bądź nie jestem za tym. I złudzenie, że można być za częścią tych postulatów, a za częścią nie być, jest po prostu absurdalne. Z punktu A zawsze tu wynika punkt B, punkt C, punkt D i na końcu dojdziemy do punktu, gdzie jest adopcja dzieci przez pary homoseksualne i dużo, dużo ciekawszych zjawisk. Ludzie maszerujący w tym marszu, a przynajmniej na pewno osoby świadome idące w tym marszu, walczą o to, żeby za kilka czy kilkanaście lat, widząc na przykład w parku parę mężczyzn, którzy bardzo czule się całują, patrzą sobie zalotnie w oczy, głaszczą się po policzku, trzymają się w talii i chichoczą. Na taki widok, jeżeli jakiś ojciec powie synowi: odwróć wzrok, to już będzie mowa nienawiści i faszyzm. Osoby idące w tym marszu, a przynajmniej organizatorzy, walczą o to, żeby za kilka czy kilkanaście lat wzorem pewnych krajów z Europy Zachodniej, na przykład z formularzy osobowych, zniknęły takie pozycje jak imię ojca i imię matki. To jest nienawiść, to jest dyskryminacja. Trzeba tam wpisać imię rodzica pierwszego, imię rodzica drugiego. A ten marsz walczy o to, żeby za kilka czy kilkanaście lat w formularzach osobowych młody człowiek miał do wyboru płeć męska, płeć żeńska, inna lub jeszcze nie wiem. Ten marsz walczy o to, żeby w całkiem nieodległej przyszłości, jeżeli na przykład nauczyciel się przejęzyczy i powie, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, był wezwany na dywanik i miał problemy. Jeżeli uważasz, że zwariowałem i to wymyślam, proszę cię, odrób pracę domową i dowiedz się, ilu nauczycieli w Europie Zachodniej miało już problemy z tego tytułu. Czy wiecie na przykład o tym, że pewien stan w USA ostatnio po kilku latach odwrócił pewne prawo i stwierdził, że z toalet publicznych osoby powinny jednak korzystać zgodnie ze swoją płcią biologiczną? Bo przez kilka lat było tak, że z toalet korzystamy tam zgodnie z płcią, jaką odczuwamy, jaką wybieramy. Jeśli więc jesteś mężczyzną, który czuje się kobietą, masz prawo wejść do publicznej toalety żeńskiej. Wiecie, że stan ten falą krytyki przez całe USA został nazwany homofobicznym? Jeśli uważasz, że zwariowałem albo odjeżdżam, odrób pracę domową. Ten marsz walczy o to, żebyś w całkiem nieodległej przyszłości, kiedy na przykład zobaczysz dziecko, które zgubiło się w centrum handlowym i płacze, podchodząc do niego musiał bardzo uważnie dobierać słowa. Bo jeżeli powiesz: ojejku, gdzie jest twoja mamusia? Bardzo możliwe, że już zraniłeś jego uczucia. Przecież on może mieć dwóch tatusiów. Jeżeli uważasz, że przesadzam i zwariowałem, proszę cię, odrób pracę domową, bo to jest autentyczna historia. To może jeszcze jedna anegdotka z Europy Zachodniej. Pewien pan, jak to taki zwykły pewnie rubaszny wujek po piwku, zapytał swojego siostrzeńca: jak tam, młody człowieku, masz już dziewczynę? No niepoważnie i bardzo nieostrożnie. Chłopiec ten właśnie zerwał ze swoim chłopakiem i cała rodzina łajała tego wujka, że to jest trochę dyskryminujące sposób, w jaki dobrał słowa. Czy ja twierdzę, że ludzie nie mają prawa walczyć o adopcję dzieci przez gejów? Albo właśnie o to, żeby w formularzach było napisane rodzic pierwszy, rodzic drugi. Albo o to, żeby młody człowiek pytany o swoją płeć miał do wyboru męską, żeńską, jeszcze nie wiem, oraz inne. Nie, nie jestem przeciwko prawu do walki o te rzeczy. Każdy ma prawo walczyć o co chce, tylko niech podniesie przyłbicę i powie swoje cele na głos. To jest dla mnie najważniejsze i takie jest przesłanie tego odcinka. Każdy z nas musi co niedziela chodzić do kościoła, ale każdy musi mieć szacunek dla tradycji. Czy rozumiecie, jak działa socjotechnika? Czy wiecie, że większość odbiorców tego komunikatu nawet nie wychwyci tego, co tam się wydarzyło? Pan Trzaskowski ze swoimi doradcami w sposób bardzo precyzyjny zrównuje religię z tradycją. Islam, judaizm, chrześcijaństwo i wszystkie inne religie są czymś troszkę szerszym niż tradycja. Jest to zespół wierzeń człowieka na temat tego, jak powstał świat, jaki jest cel wszystkiego, jaka jest rola tego człowieka w tym świecie i jeżeli istnieje jakiś Bóg, to co ten Bóg do tego człowieka mówi. Mniej więcej o to chodzi w religii, panie Trzaskowski. To nie jest tradycja. Jeżeli ktoś uważa religię za szkodliwą, to ma do tego pełne prawo. Tylko niech powie to na głos, niech podniesie przyłbicę i powie: religia jest szkodliwa. A nie stosuje tego typu zagrywki, że nie będziemy walczyć z tradycją. Jeżeli uważasz, że ja teraz manipuluję, czepiam się słówek, doszukuję się czegoś, czego tak naprawdę nie ma, posłuchajmy jeszcze raz tej wypowiedzi, a zaraz po niej innej, z innego dnia. Nie każdy z nas musi co niedziela chodzić do kościoła,
ale każdy musi mieć szacunek dla tradycji. Tak samo nie każdy musi chodzić w niedzielę do kościoła, ale powinien szanować tradycje i ludzi, którzy myślą inaczej. Człowieku rozumny, może niezależnie od naszych poglądów, wierzeń i religii, walczmy wszyscy z socjotechniką. Jak fajnie byłoby w naszym kraju, gdyby można było po prostu mówić na głos to, w co się wierzy i bronić wartości, w które się wierzy. Ja na przykład nie chciałbym nikomu odbierać prawa do walki o to, co jest jego sercu bliskie. Tylko bardzo cię proszę, żebyś ty w swoim rozumie i też w swoim sercu odpowiedział sobie na pytanie, czy za kilka bądź kilkanaście lat, kiedy będziesz szedł ze swoim synem lub wnukiem, córką lub wnuczką, parkiem i zobaczysz parę nastolatków, chłopca i dziewczynę, którzy się tam czule troszkę całują. Oczywiście nie mówię o jakiejś przesadnej namiętności, bo to może w parku dla dzieci jest niestosowne, ale takim zwykłym czułością ktoś kogoś pogłaszcze po policzku, spojrzy mu nalotnie w oczy, a na ławce obok zobaczysz dwóch chłopców, którzy robią dokładnie to samo. Głaszczą się po policzkach, patrzą sobie zalotnie w oczy, trzymają się w talii i uśmiechają się do siebie tak czule. Czy chcesz musieć powiedzieć swojemu synowi, to jest miłość, to są dwa przejawy tej samej miłości. Za chwilę będziesz miał to w Polsce. Jeżeli naprawdę tego chcesz, masz prawo o to walczyć. Mi tylko zależy na tym, żebyśmy nie pozwolili, aby jakiekolwiek środowiska w tym kraju walczyły o swoje cele, używając socjotechniki i tak naprawdę mówiąc, że idziemy wszyscy w kierunku A, prowadząc całą masę ludzi w kierunku B. Maszerując w marszu, upewnij się, że dokładnie wiesz, jakie są cele organizatorów tego marszu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i dzięki za twój czas. Tworzenie tego kanału jest dla mnie czymś bardzo ważnym, ale zabiera też bardzo dużo mojego czasu. Mam też już współpracownika, któremu płacę z własnej kieszeni. Jeżeli chcesz mi pomóc i chcesz, aby ten kanał się rozwijał, pod filmem znajdziesz link do konta PayPal oraz tradycyjny numer konta bankowego. Wszystkim dziękuję za pomoc. Jeżeli interesują cię te treści, zasubskrybuj mój kanał. Możesz też mi pomóc poprzez upowszechnianie tych filmów, rozsyłanie je znajomym, udostępnianie moich postów na Facebooku oraz podawanie dalej moich tweetów na Twitterze. Dzięki.